Kłaniam się Państwu w piątkowy poranek. W naszym studiu dzisiaj doktor habilitowany Filip Kaczmarek, prezes Polskiego Poznańskiego. Poznańskiego to ważne towarzystwa przyjaciół nauk. Dobrze, że się zreflektowałem, bo to przecież chodzi o naszą wielkopolskość i poznańskość. Wczoraj towarzystwo obchodziło 165-lecie istnienia. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry. No to proszę w takim razie przyjąć na początek gratulacje dla towarzystwa. 165 lat, piękny wiek. Tak, to nasze urodziny obchodzimy zawsze w połowie lutego, dlatego że 13 lutego 1857 roku było pierwsze walne zebranie członków. Więc przygotowania trwały wcześniej już do powstania towarzystwa, ale przyjęliśmy tą datę jako tę, którą przyjęto pierwszy statut. No i od tego czasu nieprzerwanie przez te 165 lat, z wyjątkiem II wojny światowej, towarzystwo działa. To nieprzerwanie jest pewnie ważne, dlatego że chyba trudno znaleźć drugie takie towarzystwo w Polsce działające nieprzerwanie właśnie. Tak, rzeczywiście jesteśmy jednym z najstarszych towarzystw. Jest jedno starsze, które działa, ale z przerwami. Towarzystwo Naukowe Płockie. Jest oczywiście Polska Akademia Umiejętności, która kiedyś była w Krakowie, znaczy jest w Krakowie, ale... przerwami, to się nie liczy. Ale rzeczywiście to jest osiągnięcie. W ogóle mało instytucji ma tak długą, nieprzerwaną historię w Polsce. No to wynika z burzliwych historii Polski, prawda? Wojen, zaborów i tak dalej. Więc się cieszymy, że możemy pokazywać to trwanie w czasie. To jest bardzo istotne, no bo to jest po prostu część dziedzictwa kulturowego Poznania, Wielkopolski, no i też Polski. To osadzajmy to w takim razie w naszym regionie w tym momencie. W jednej rzeczy, w tym tygodniu także była rocznica rozejmu w Trewirze, która 103. rocznica i to też w jakiś sposób się tak historyczno publicystycznie łączy, dlatego że sobie myślę, że ten Trewir, który był takim zwycięskim akcentem powstania wielkopolskiego, kończył je formalnie, jednocześnie mam wrażenie, nie miałby miejsca, gdyby nie takie inicjatywy, między innymi jak PTPN. Tak, rzeczywiście ja się zgadzam z tym. Powstanie Wielkopolskie jest niezwykle ważne, jest niezwykle efektowne, ale ono było zwieńczeniem pewnego dzieła. Ono trwało niecałe 2 miesiące, prawda? I ono by nie było takie, jakie było, w sensie skuteczności, ofiarności, zaangażowania obywateli różnych stanów, gdyby nie to, co się działo wcześniej. Można powiedzieć, najkrótsza bitwa najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Mniej więcej. A to zaczęło się w latach 40. XIX wieku, po nieudanym powstaniu wielkopolskim z 1846 roku, kiedy stwierdzono, że takie konspiracyjne formy działania, no one nie przynoszą sukcesu, one się nie udadzą. I na przykład Seweryn Mierzyński był jednym z tych, którzy mówią, trzeba zrobić coś innego. Trzeba się nastawić na edukację, na promocję, na ochronę kultury, języka, budować świadomość społeczną, edukować i wtedy przyjdzie taki moment, kiedy również będziemy mogli odzyskać niepodległość. I to był właśnie pomysł na to, żeby powstał PTPN, tym bardziej, że to był czas, kiedy Prusacy wcale sobie nie odpuścili próby likwidacji języka polskiego, polskiej kultury i tak naprawdę ta wojna się przeniosła na zupełnie inny wymiar. Właśnie mało tego, było coraz gorzej, można powiedzieć, jeśli chodzi o walkę Kulturkampf, prawda, w koniec XIX wieku, czy początek XX wieku, ustawa kagańcowa, ograniczenie swobód organizacji, dzisiaj byśmy powiedzieli pozarządowych. To był ten proces nacisku na polską społeczność narastał. Natomiast bezpośrednią przyczyną powstania PTPN-u było to, że władze pruskie nie godziły się na powołanie Uniwersytetu w Poznaniu. Nawet Uniwersytetu Niemieckiego. Z niemieckim językiem wykładowym. Tak, bo się bały, że i tak polski żywioł zdominuje ten uniwersytet. No, w związku z tym środowiska światłych ziemian, księży, nauczycieli gimnazjalnych postanowiły założyć towarzystwo, które by zajmowało się nauką, ale też szerzej, nauką i kulturą, no oczywiście w kontekście języka polskiego. Mało tego, się okazało, że władze pruskie zrobiły bardzo dużo, żeby ci nauczyciele gimnazjalni, no, którzy byli takim forpocztą tego środowiska naukowego, nie mogli uczestniczyć w pracach towarzystwa. Czyli nie było formalnego zakazu, ale robiono wszystko, żeby ich zniechęcić. No i tak działało, i tak się pojawiły tam niesamowite nazwiska. Właściwie to są takie ikony poznańskiej, czy wielkopolskiej pracy organicznej. Możemy powymieniać, no, od Seweryna Mierzyńskiego, którego pan już wspomniał. Ja wymieniłem nieprzypadkowo Seweryna Mierzyńskiego, bo on był niesamowitą postacią, a w tym roku też będzie 150. rocznica jego śmierci. Seweryn Mierzyński brał udział w powstaniu listopadowym. Później właśnie we wspomnianym powstaniu wielkopolskim w 1946 roku.
Więc to nie było tak, że organicznicy, czy ci, którzy uważali, że trzeba taką żmudną, codzienną pracą edukacyjną międzystanową, między różnymi grupami społeczeństwa coś robić, oni też byli gotowi poświęcić swoje życie. Jego brat zresztą w Powstaniu Listopadowym zginął. Tylko szukali skuteczności, szukali takiego sposobu, który byłby doprowadził do celu. Mało tego, poświęcali też własny majątek. No, on po prostu nie miał dzieci, prawda? Jego brat miał 9, drugi brat, ten, który też walczył w powstaniu, ale przeżył. Miał 9 dzieci, a Seweryn Wielżyński niestety nie miał dzieci, więc on po prostu swój majątek poświęcił na cele społeczne. Tak, też między innymi PTPN powstał. Też tak, ale pierwszy budynek był dzięki jego fundacji, prawda? No tak, jest też w tym oczywiście Tytus Działoński, Hipolit Cegielski, Karol Libelt. August Cieszkowski. Słowo, dokładnie, to są nazwiska tych ludzi, to były ikony, tak? No dzisiaj byśmy powiedzieli, że naprawdę August Cieszkowski był jednym, albo niektórzy uważają, że najwybitniejszym polskim filozofem XIX wieku, tak? Więc to on był powszechnie znany, nie tylko w Polsce, prawda? W Europie. Niektórzy mówili, że gdyby jego publikacje były krótsze, to jeszcze większy sukces by osiągnął. Drodzy filozofowie, bądźcie zatem treściwi w takim razie, to bardzo służy późniejszemu sukcesowi naukowemu. Panie prezesie, w takim razie to, od czego się to zaczęło, czyli żeby powstał uniwersytet, to wszyscy wiemy, że to dzięki PTPN-owi po 1918 roku ten uniwersytet powstał rok później. To jest bardzo szybko. No i kto oczywiście stanowił te pierwsze kadry? Prezesi, członkowie PTPN-u. Znaczy niesamowita jest też taka symbolika, dlatego że pierwsze spotkanie komitetu organizacyjnego w budynku PTPN-u odbyło się 11 listopada 1918 roku. No inicjatorzy oczywiście nie mogli wiedzieć, że po latach ten 11 listopada będzie takim symboliczną datą z powodu wydarzeń w Warszawie. Mhm. Ale po prostu jest niesłychanie łatwo zapamiętać tą datę jako datę początkującą działania na rzecz stworzenia uniwersytetów w Poznaniu. No i to była niezwykła skuteczność, rzeczywiście to, ale to znowu było możliwe dzięki temu, że środowisko, Wielkopolanie, od lat się do tego przygotowywali. Mhm. Tak, że myślano o wszystkim, myślano o wynagrodzeniu dla profesorów, myślano o zakwaterowaniu, o mieszkaniach dla tych profesorów. Porządnie, było to Było to działanie kompleksowe, które miało zagwarantować jakość kształcenia i jakość badań od samego początku. No i to było możliwe dzięki temu, tym pokoleniom działaczy, między innymi Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. PTPN to są także takie bardzo namacalne rzeczy. Od siedziby poczynając, i pewnie każdy, kto był na ulicy nomen nomen Seweryna Mielżyńskiego, bo tam się mieści od początku siedziba PTPN-u, wie, że to miejsce ma pewną magię. Jest genius loci tego miejsca ewidentny, ale są też inne namacalne rzeczy. Są zbiory na przykład niesamowite. Księgozbiór, są dzieła Kopernika, Heweliusza, Newtona, statuty Jana Łaskiego. Zapraszamy na nasz dziedziniec, który niektórzy mówią, że jest najpiękniejszym dziedzińcem w Poznaniu. Ja nie wiem, czy tak jest, ale on jest otwarty. Każdy może przyjść. Jest tam kawiarenka. Ładniejszy niż na Placu Kolegiackim. Nie przeczę. Jest więcej zieleni. Jest więcej zieleni. No to a propos, jest kopia tam jest pomnika, zieleń w przeciwieństwie do kopia placu. Pomnika Adama Mickiewicza, który był pierwszym pomnikiem, ten oryginalny pomnik, był pierwszym pomnikiem Adama Mickiewicza w Polsce. I dzisiaj jego kopia jest u nas na dziedzińcu. Oczywiście oryginał był zniszczony przez Niemców podczas wojny. Że PTPN w ogóle znalazł się na cenzurowanym, można powiedzieć. Więc miejsce jest urokliwe, edukacyjne. Można zobaczyć właśnie naszą wystawę. Można zobaczyć coś, co nazywamy Panteonem Narodowym, dlatego że mamy dużo różnych tablic pamiątkowych na ścianach budynków, na dziedzińcu. No bo to ta historia, kultywowanie historii. Można na wycieczkę wybrać. Tak na wycieczkę. Jak ktoś lubi, wczoraj był Dzień Kota, mamy też koty na dziedzińcu, które nie przeganiamy ich. A to wszystko w ścisłym centrum Poznania, bo to też... Więc jest tak domowa atmosfera jest. Aha. Jak dzisiaj wygląda działalność PTPN-u? Bo to wiem, że jest ponad 1000 naukowców. Tak, mamy ponad 1000 członków. Specyfiką PTPN-u jest to, że to jest jedno z niewielu też towarzystw, które jest multidyscyplinarne. Z reguły towarzystwa naukowe skupiają specjalistów z jednej dyscypliny. Natomiast my, z wszystkich, prawda, mamy wydział matematyczno-przyrodniczy, techniczny, nauk medycznych, nauk o sztuce, historii i nauk społecznych. Tak naprawdę wszystkie dyscypliny, które w Poznaniu są obecne, są reprezentowane również w towarzystwie. Oczywiście zajmujemy się taką działalnością tradycyjną w postaci organizacji konferencji naukowych, seminariów, sympozjów. Publikujemy i czasopisma naukowe, niektóre z piękną, bardzo długą historią, jak roczniki historyczne. Mhm.
niektóre krótsze. Publikujemy też elektroniczne ich wersje, no bo świat idzie do przodu, my staramy się też za tym podążać. Mamy profile w mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie, więc też zapraszam. Kręcimy też filmiki, bo no, musimy znaleźć język dotarcia z tym pewnym przekazem popularyzującym wiedzę i kulturę do ludzi młodych, którzy chcą mieć formy wizualne i formy krótkie w czasie, więc na miarę naszych możliwości staramy się to robić. Pan się odnalazł w tej funkcji, no bo raczej jest pan kojarzony jako polityk wielkopolski. Przypomnę, był europoseł, teraz jeszcze radny Sejmiku Wojewódzkiego Koalicji Obywatelskiej. No ale to jest inny świat nauki. Jak rozumiem, tu polityka nie wchodzi. I ja się czułem... Ja przyszedłem do polityki jako społecznik, a teraz wyszedłem z polityki i stałem się znowu społecznikiem, więc wydaje mi się, że no, jest to pochłaniająca działalność. Mhm. Tym bardziej, że też bardzo zaszczytna, dlatego że ja czuję ten ciężar tych wielkich postaci, wielkich prezesów, zobaczyłem działaczy. Zobaczyłem sobie listę prezesów przed wejściem na antenę, to rzeczywiście... To jest bardzo zobowiązujące. Imponujące. Ale też zobowiązujące, żeby to, ten poziom utrzymać, żeby ten prestiż, znaczenie biblioteki, działań, konferencji, no to jest naprawdę ciężkie zadanie, ale dające też dużo satysfakcji, więc no mnie to bardzo angażuje, się bardzo cieszę, że mogę to robić. No i staram się ten wysoki poziom w towarzystwie utrzymać. Ja trochę pana politycznie jeszcze na koniec zaczepię, ale o sprawy dotyczące Wielkopolski. Dzisiaj spotkanie prezydenta miasta i samorządu wielkopolskiego, marszałka, zapewne też starosty, w sprawie finansowania nowej siedziby budowy powstania, Muzeum Powstania Wielkopolskiego. No trochę się ta sprawa przeciąga. Ja przyznam szczerze, że zaczynam się trochę niepokoić, bo były jakieś wstępne ustalenia, teraz wychodzi na to, że jednak trudno o pieniądze. Boi się pan tego, że może być problem z... No, wszyscy deklarują dobrą wolę, wszystkie strony czy potencjalne podmioty finansujące ten projekt. Wydaje mi się, że powinni się dogadać te wszystkie instytucje i ich liderzy czy szefowie, dlatego że to jest bardzo ważna sprawa, a takie publiczne wywieranie presji na poszczególnych stron tej rozmowy moim zdaniem nie jest dobre, prawda? Bo to są jednak rzeczy, gdzie musi zapaść jakaś decyzja i ona potem będzie zrealizowana przez organy kolegialne. Tak, ale prawda? Wie pan, myślę o wadze tego wydarzenia, na ile ono jest duże, że czy miasto nie powinno mimo wszystko tak jakoś tym budżetem gospodarować, tak pomyśleć, wiedząc, że ma te 60% zapewnione dofinansowanie, te 40%, no plus może trochę mniej, no bo inne jednostki też obiecują, że się samorządu, że się do tego dołożą, że jednak to się powinno znać. To jest zbyt ważna sprawa. Tutaj też pytam pana jako profesor PTPN-u. No, to jest kwestia pewnych negocjacji, właśnie tej presji negocjacyjnej. Wydaje mi się, że lokalna społeczność w postaci samorządu miejskiego czy samorządu wojewódzkiego, bo wiem, że też na rozmowę jest zaproszony marszałek województwa wielkopolskiego, tak, powinna mieć swój udział w takich projektach. Tak? To nie powinien być projekt wyłącznie państwowy, prawda, czy finansowany przez rząd. Nawet Jadwiga Emilewicz mówiła, że bezpieczniej byłoby dla Wielkopolan, żeby mieli ten element samorządowy tego wkładu, dlatego że to by był ten ich taki finansowy wkład, że to jest jednak część też ich własności. No to jest część naszej historii, naszego dziedzictwa. Tam trudno, żeby na przykład oczekiwać, że tak, powstanie wielkopolskie, którego się chlubimy, które niedawno jego wybuch, dzień jego wybuchu został ogłoszony świętem państwowym, prawda? I teraz co? Oczekujemy, żeby całe muzeum zostało sfinansowane z budżetu państwa? No to byłoby dzisiaj dziwne. Dzisiaj taki list Franciszek Sterczewski napisał. Rano otwierałem go i mówił, że powinno państwo w 100% to wziąć na siebie. No jest możliwe, ale z mojej perspektywy byłoby to dziwne, tak? Bo to by oznaczało, że Wielkopolanie, którzy uchodzą za gospodarnych i ta oszczędność, zdolność do planowania finansowego, do wydatkowania sensownego środków również publicznych, że ona gdzieś się zatarła, prawda? Że jeżeli powstaje jakiś duży projekt, to szukamy tego finansowania wyłącznie zewnętrznie. Dla mnie to by było dziwne, jakby niezgodne z takim obiegowym etosem wielkopolskim. Więc to, żeby samorządy wielkopolskie, zresztą niektóre samorządy same deklarują, prawda? Że chętnie by też w tym uczestniczyły. Starostwo oczywiście już między innymi na miarę swoich możliwości, no bo wiadomo, że poszczególne jednostki mają różne te budżety. Był pomysł, żeby może każda gmina, w której działał, chociaż symboliczne jakieś środki dała, to by wtedy było właśnie takie symboliczne, sfinansowane przez wszystkie samorządy. Ja myślę, że to jest to możliwe, tak? Że samorządy wspólnie, prawda, będą siebie wzajemnie dopingowały, żeby w tym projekcie finansowo uczestniczyć. Czyli jakby pan był prezydentem Poznania, pan by te pieniądze znalazł?
No ja bym na pewno szukał intensywnie, nie znam tak dobrze budżetu miasta, ale projekt jest naprawdę bardzo ważny, więc też warto się skoncentrować, żeby znaleźć. Filip Kaczmarek, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.